Witajcie w moim następnym filmie na kanale Drodze do Domu. Słuchajcie, i dzisiaj filmik taki bardziej uniwersalny, poświęcony tematowi instalacji gazowej. Co prawda tutaj mamy Forda z silnikiem 1.6, ale myślę, że ogólne zasady i porady tyczą się w ogóle wszystkich samochodów, które mają instalację gazową sekwencyjną. W tym przypadku tego samochodu jest instalacja Staga ze sterownikiem Stag 4, ale listwę mamy W01, reduktor, z tego co zauważyłem, to jest R2. Słuchajcie, no i właściwie o co tu chodzi? Instalacja gazowa ma 4 lata, ma przejechane już naprawdę sporo kilometrów, więc z jednej strony można powiedzieć, o co chodzi, czego się czepiasz. Bardziej chodzi o to, żeby kontrolować swoje instalacje gazowe. Wiem, że ktoś może być zaraz, przecież co roku jadę na przegląd, płacę dodatkowo 60 zł za ten przegląd. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, ci, który na przeglądzie diagnosta sprawdzał instalację gazową, otworzył wam i wszystko wam sprawdzał. Słuchajcie, ja nie mam nic do diagnostów. Po pierwsze, oni do tego tak naprawdę nic nie mają, bo oni nie są specjalistami od instalacji gazowej, tak naprawdę, według mnie. Po drugie, słuchajcie, no z jednej strony cieszymy się, że ten przegląd kosztuje tylko 160 zł, 60 zł za to, co prawda, płacimy. Natomiast no, im się po prostu nie chcą, nie chcą szybko i tak naprawdę wszyscy się cieszycie, że wam nikt tam nie zagląda i nikt wam nie grzebie. Szczególnie ci, którzy mają starsze samochody, starsze instalacje gazowe, a powinniście się wstydzić, dlatego że jeżeli nie sami, to powinien wam ktoś to sprawdzać. A słuchajcie, bardzo często spotykam się z autami, które mają starsze instalacje gazowe i tam nikt nie zaglądał, póki jedzie, to jedzie prycha, kicha, śmierdzi, nieważne. Tutaj instalacja gazowa i cały samochód to nie są takie stare. Powiedziałem, instalacja gazowa ma 4 lata. Auto jest zadbane, jest na bieżąco robione i też wiem, że właściciel tutaj serwisował, wymieniał co jakiś czas, prawda, filtry i tak dalej w instalacji gazowej. Natomiast no, przyszedł czas i ja, mając ten samochód u siebie, różne tutaj rzeczy, między innymi wymianą szczelki pod pokrywą, tutaj ten przewód taki do, to jest przewód do, o, zbiorniczka wyrównawczego, taki przelew. Zajrzałem pod instalację gazową i już mi się coś tam nie spodobało. Po pierwsze, słuchajcie, to dosłownie, a teraz to sobie już trochę to podniosę, ale jeszcze wam tutaj pokażę. To dosłownie było tak. O, tak to dyndało, słuchajcie. I to jeździło. Więc kurde, naprawdę więcej szczęścia niż rozumu. Jeżeli chodzi o rozum gazownika, oczywiście. W ogóle nie przygotowane wtryskiwacze. Pomijam fakt, że oczywiście idealnie powinno być, że wtryskiwacze powinny być pionowo zainstalowane. Natomiast no tutaj zostały one położone, to tak. I tu zostały położone, one mają takie odbojniki. To trochę inaczej wygląda w oryginale, bo ktoś to urżnął. I to sobie to opukiwało tutaj, o widzicie, o kompresor, o ten kolektor i tutaj, o, tutaj to się tutaj też opukiwało i zaczął się już przerywać ten wężyk. Ten wężyk sobie, o tutaj już go widać, jeszcze raz sobie go odłączymy, to sobie go dokładnie obejrzymy. Jak samo była ta na dole, już to rozciąłem, tutaj tak samo też się to obtegiwało, także oprócz tego myślałem, że może tylko to wymienię, przewód i dobra, nie? Ale słuchajcie, patrzę tutaj. I to było tak zwane, że tutaj też się zaczął przecierać, o widzicie, ten mały wężyk, o. Także to też jest do wymiany. Oczywiście, z jednej strony usprawiedliwia to gazownika, bo to, że to jest Ford w tym silniku, jest, może tak, to idzie tak generalnie tak, na początku sobie tak tylko to położymy, żeby, i tutaj na to przychodzi taka puszka filtra powietrza, już ją pokazuję, którzy nie wiedzą, słuchajcie, taki, nie ma tutaj filtra powietrza gdzieś tutaj, jak w większości współczesnych samochodów, czy tam, czy tu, nieważne, tylko jest tutaj od góry, takie ala dawne UFO, i to powoduje, że rzeczywiście nie ma gdzie tych wtryskiwaczy zmieścić, znaczy powinno to jest źle z założenia zrobione, już wam pokazuję, o co chodzi, tego nie zmienię, ale dla tych, którzy nie wiedzą, generalnie to jest tak, że tu mamy listę wtryskową. Tymi małymi wężykami dostarczony jest do dyszy wtryskiwaczy, które są wwiercone w kolektor dolotowy przy, idealnie powinny być w miarę blisko wtryskiwaczy benzynowych. One tam są, no ja ich tutaj wam pokażę, ale tam są. Wtryskiwane są od, tak od góry. No niby wszystko ok, no ale to spowodowało, że nie było gdzie zmieścić tej listwy. Więc została ona tak ciepnięta. Jakby początek był dobry, a już dalej poszło do dupy. Idealnie. No, teraz już nic nie zrobimy, ale w takim przypadku powinno to być zrobione tak, że dysze wtryskiwaczy powinny być od dołu wkręcone, czyli bo tutaj jakby pod tym bananem jest sporo miejsca, tam powinno być wkręcone i wtedy ustawione pionowo listwa, wężykami by to dochodziło i tam byłoby to ładnie schowane, wtryskiwacze by chodziły pionowo, to też powoduje, że one po prostu lepiej pracują, tak? No, ich żywotność to jest jedna rzecz, ale one po prostu lepiej tam pracują wtedy. I tutaj byśmy nie mieli po prostu też przygnieciony, bo tu przykręcamy te UFO z filtrem powietrza i to też nam wszystko tutaj dogniatało. Poza tym są tutaj też przewody, to są przewody kable, które idzie sterowanie do wtryskiwaczy, do cewek listwy wtryskowej i całe to wszystko mamy tutaj upchane. Także to też dodatkowo
tu zostało to tak pociągnięte, takim kolorem, nie wiem po co, dlaczego tu zostało to tak zrobione, o, takim, w ten sposób, dlaczego, nie wiem. No i tu mamy czujnik podciśnienia, to już mi samo wypadło, bo, o, pękło. Widzicie? Także to jest, no i to było tutaj tak skonstruowane, więc muszę to jakoś, kurczę, ogarnąć. Tu mamy reduktor. Oczywiście przy okazji takiej pracy, wiadomo, że i tak to wszystko rozpinam, więc nowe filtry, także zauważyłem, że filtr powietrza jest masakra, w ogóle jest czarny, więc muszę jeszcze kupić filtr powietrza gdzieś, żeby w samochodziku podmienić. I co? I tutaj filtry, no i jakoś tutaj to wymyślić, żeby chociaż w miarę było utegowane. No i przede wszystkim wymiana wężyków. Zacząłem oczywiście od tego, że mam odłączony akumulator. To jest pierwsza rzecz, dlatego, że będę tutaj robić. Pierwsza coś, sobie już poluzowałem te opaski, żeby pomału spuścić gaz, który gdzieś tutaj jeszcze w przewodach się znalazł, bo teoretycznie to mamy tutaj, tu jest wersja reduktora, który ma zintegrowany elektrozabór. Tu jest reduktor. I tu jest, o, tu są takie, widzicie, kabelki. Ja się nie wiem, czy do końca widzę. O, tutaj. Tam jest zintegrowany elektrozabór, który zamyka nam gaz. Ale dla bezpieczeństwa i tak pójdę do bagażnika. Tego Wam nie do końca pokażę, dlatego że w bagażniku jest pełno szpeju właściciela. Zamknę sobie kurek w razie W. No dobra, słuchajcie, nie wiem, czy ten film będzie kogoś w ogóle interesował. No, zacznijmy sobie od tego, że oczywiście zdejmę to sobie tutaj. O, to w ogóle to się ruszało, nawet jak tutaj była dokręcona ta opaska, więc to też, kurde, nie wiem, o co tu chodziło. No ten wężek tutaj już jest. No się on też może już parę lat, może trochę się po prostu zestarzał. Tu muszę przeciąć opaskę. Także te opaski to przynajmniej częściowo pójdą do wywalenia. Zobaczmy, co tu będzie. Ok. Tutaj jest wiercona dysza do kolektora dolotowego. Ja nie jestem jakimś może gazownikiem. Natomiast, o, właśnie też uwaga, słuchajcie, nie wolno Wam założyć instalacji gazowej, dlatego że w polskim prawie, dlatego że jeżeli założycie, to sobie no, nie wbijecie, nie poradzicie sobie z wbiciem tego do wodu, ale nie jest zakazane robienie czegoś przy instalacji gazowej, zresztą bez problemu na Allegro kupicie wszystkie rzeczy związane z instalacją gazową, serwisem, filtry i tak dalej, wtryskiwacze, jeżeli tylko sobie umiecie, potraficie to poradzić, nie ma problemu. Ta dysza chyba powinna być wkręcona w części wspólnej kolektora, czyli w ogóle w innym miejscu, no ale ktoś to tak zrobił, by mu było wygodnie, ja już tego zmieniał nie będę. Dobrze, to jest element, który my też wymienimy, bo po prostu tutaj wszystkie te przewody pójdą nowe. I tu mam element z wtryskiwaczami, mamy listę wtryskową. I do końca nie wiem, jak ta instalacja chodzi. Miałem okazję się tylko chwilę przejechać, kilkaset metrów samochodem i miałem wrażenie, że on naprawdę ma muła. No ale dobra, no ale z tego co właściwie mówił, spalanie jest takie w miarę, każdy zależy jak to, mówił, że mu tak pali 11-13 litrów, wiecie, to wszystko zależy jak się jeździ, czy jeździcie na mieście, czy jeździcie w trasie, więc ja nie wiem do końca też jak to jest. Fordy też nie należą chyba takich super oszczędnych. Widzę, że świece i kable były zmienione, także te elementy na pewno możemy założyć, że przynajmniej są nowe. No i musimy tutaj popracować nad tymi wtryskiwaczami. Tu nie będę nic zmieniał, tu mamy i tu sobie ktoś, o, zaznaczał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i dobrze, więc sobie ma to z głowy, ale tutaj jest jakby Saurosa, pierwszy cylinder, drugi, trzeci, czwarty cylinder i tu mam tak samo położoną w ten sposób cewkę. Teraz muszę to rozkręcić, najgorsze będzie, oczywiście tutaj nie ma problemu, ale muszę te wężyki tam przy tym wymienić i tam będzie ciężko, muszę sobie jakoś spróbować tam znaleźć miejsce.
Ok, słuchajcie, i żeby sobie zrobić miejsce, muszę wyciągnąć wtyczki od wtryskiwaczy. To jest tak tutaj zrobione dosyć pancernie we Fordzie, taka jest listwa. O, tu wchodzi wiązka, o, może tak, tutaj jest ta wiązka, która tu wchodzi, tu jest taka listwa. No jest to dosyć mocno zrobione. Po prostu mamy takie dynksy, naciskamy sobie wszystkie po kolei i nam to powinno wyjść. Więc tą listwę sobie tutaj obtybujemy. Nie jest źle, słuchajcie, dojście jest tutaj. Oryginalnie widzę, że tutaj ktoś założył, o, na trytytki te przewody. Sobie na przykładzie, myślę, że najlepiej dla Was będzie widać, właśnie jak tutaj zrobię. Te sobie odetniemy. Trytytkę sobie wyrzucam. Tak wygląda przewód po prostu LPG, który jest używany przy montażu właśnie między listwami czy też wtryskiwaczami a ich dyszami. Tu mamy w tym przypadku piątkę. Tu mamy w tym przypadku piątkę w tym samochodzie. Dyszy mamy piątki. No i tak muszę sobie wszystkie zrobić. Oczywiście tu mam teraz łatwiej, bo mam też ściągniętą pokrywę zaworu, bo musiałem wymienić tutaj uszczelkę, więc to mi ułatwiło. Bez tego też bym sobie jakoś, prawda, poradził. Dlatego, że dojście jest. Wszystkie tak sobie zrobię. Okay, zaraz sobie zobaczymy ten przewód, ile on miał. Ile on miał? On miał 20,5 cm. Z tego, co mi tutaj wychodzi. Czyli metr przewodów nam starczy na zrobienie czegoś takiego i zazwyczaj powiem Wam, że metr przewodu starczy. No, no teoretycznie te przewody powinny być jak najkrótsze. Mam tutaj 4 przewody. Ja sobie je pociąłem na razie na równo i zobaczę, co będę potrzebował. Dlatego, że jak powiedziałem, będę się starał troszeczkę może inaczej umieścić te wtryskiwacze. Więc na razie sobie zrobiłem tylko tak wstępnie. Po prostu tutaj przechwycę. Natomiast później będę myślał dalej o montażu tych wtryskiwaczy. To jest może taka uwaga, także te 4 przewody sobie tutaj odkładam. I teraz powiem Wam tak, co do tego, czy tutaj powinna być jakaś opaska, czy nie. Jak widzicie, tu były trytytki i chyba to zdawało po prostu egzamin. Ja też Wam powiem, że z tego, co widziałem, to niektórzy gazownicy w ogóle tu nic nie dają, tylko po prostu nakładają na to ten i też to działa. I też to tak działa. Także natomiast tak, jeżeli byście ich materiały szkoleniowe prześledzili, no to oni na przykład zakładają tutaj te po prostu jakieś opaski, o, takie malutkie. Tylko zobaczcie, jak sobie tutaj damy tą opaskę, no to tutaj nie ma tego jak wkręcić, prawda? Tak więc tutaj jest sprawa dosyć trudna, ale oczywiście niemożliwa. I zobaczcie, tutaj te dwa pierwsze mam już wężyki przygotowane, raz, dwa. Teraz został mi ten i ten ostatni tutaj na końcu, więc biorę sobie wężyk. Jak widzieliście, nie było za łatwo, ale się udało. Wszystko się uda, tylko trzeba być po prostu cierpliwym. Dzisiaj trochę jest chłodno, więc te wężyki takie są dosyć sztywne. I teraz się w ogóle zastanawiam, jak to dalej rozwiązać. No bo rzeczywiście tego się nie da inaczej zrobić. One jakoś muszą być tutaj tak. Nie przejdę, niby dlatego, że nie jestem w stanie wymanewrować pod. Tutaj nie ma, ta szpara jest za mała. Teoretycznie to może by było, ale po prostu tak są założone w dysze, że nie wejdę w ten sposób, żeby to sobie bardziej, żeby na przykład wyjść tutaj idealnie. Niestety, więc będziemy musieli coś wymyślić w tej materii. Dodatkowo mamy jeszcze oczywiście kablotekę. I jeszcze mamy ten przewód od płynu chłodzącego. A jeszcze musimy zmieścić kable od wtryskiwaczy. O, te. Tylko te kable właśnie chciałbym, żeby nie były właśnie tutaj, żeby one nie przygniatały się, tylko myślę, że może jakoś je puszczę w ten sposób. Zwłaszcza, że też nie wiem, po co ktoś tutaj, jeżeli dojrze, tu było tak mało miejsca, to jeszcze zostało, zobaczcie, upchnięta, bo no te przewody zazwyczaj, w zależności, żeby je dostosować do samochodu, są dosyć długie i tu był taki duży zapas tego wszystkiego, więc kurczę, chciałbym, żeby to było trochę inaczej.
No co, no te rzeczy od cefy tu muszą być, czyli sobie czekaj, to sobie tak, to sobie przełożymy. To musi być, to jest jakby element oryginalny naszego Fordzicha. A, zwróćcie uwagę, jeżeli ściągacie takie coś, czy są na przykład tutaj, bo ta jedna mi wtedy wypadła, ją włożyłem, czy te wszystkie uszczelki są na miejscu. Ok, słuchajcie, teraz tak, przyłożymy sobie, założymy sobie wtyczki od wtryskiwaczy w tym naszym Fordziku. Klikło, klikło, żeby wszędzie klikło. Jak klikło, to jest dobrze. Tu mamy te, tu mamy jeszcze ten przewód. I teraz to wszystko sobie odchyliłem na bok, co jest związane z gazem, jakby. Tu jest tylko ten przewód sygnałowy. Tu mam takie, o, to, no to, to jakoś zaraz to poprawię i zaizoluję. I tu mam jeszcze ten przewód, który idzie tutaj jako przelew do zbiorniczka. Także tego też muszę jakoś zagospodarować, bo on jest właśnie... Moim zdaniem to to było tak, oryginalnie, że tak, tu jest przewód, powinien być, to w ogóle wszystko było luźne, było wypięte, idzie ten, a ten przewód, o, wodny, on też musiał iść tutaj tak pod, czyli on musi iść pod tym. Jak on będzie szedł w ten sposób, tu go zaraz kliknę, tutaj się on będzie trzymał, o, i on tu ma swój uchwyt, zobaczcie, i to kurczę teraz, i to teraz wszystko wygląda jak powinno być, mi się wydaje, tak mi się wydaje, tu mam przewód. A, tutaj, a, bo to ten przewód tutaj był przymocowany, pewnie. Jak oni to zrobili? Tutaj też coś jest tak, tu jest grubsze, tu jest cieńsze. Jaka oni mieli tutaj ideę? Może to nie od tego, ktoś coś pozamieniał, nie wiem, ale powiedzmy, niech się to ze sobą zepnie. I teraz tak, tu mamy... To jest tak, to jest oryginalna wiązka od wtryskiwaczy Forda. To jest dołożone od tego, czyli to jakoś tak się musi po prostu ze sobą tutaj stygować, no i tu będziemy musieli pociągnąć, o, te pężyki wtryskiwacze. One wszystkie, teraz uwaga taka, one wszystkie, o, kamera mi opadła, przepraszam, one wszystkie powinny być takiej samej długości. Tutaj, o, czyli tak to wygląda. Zaraz sobie to zobaczymy. Możliwe, że będę musiał je skrócić, ale każdy wtedy muszę skrócić o taką samą odległość. Powiem wam, że te trzy to tutaj najbardziej pasują. I ten taki jest najbardziej taki właśnie uparty, bo tutaj kabel jest i tak dalej. No tak to jakoś tu było umieszczone. Ale sobie zobaczymy. Mam taki pewien pomysł, żeby jej nie dociskać tutaj na maksa, to sobie tutaj mogę po prostu coś podniosę, bo tutaj jak jest ta rurka, o, czyli to wchodzi tutaj, tak? To tu jest tak mniej więcej to z tej strony, czyli to muszę dać z tej strony, no bo tutaj nie przejdę, bo tu mam tą rurkę, a szkoda, tu byłoby chyba fajne miejsce, także muszę to sobie jakoś tutaj w tym miejscu uchwycić. Tak sobie wymyśliłem. Oryginalnie to ja nie wiem, jak to było przymocowane. Nie mam pojęcia, przyznaję się. No ale jakoś myślę, że to musiało. Jakieś kurczę uchwyty? Nie ma. Tutaj może, a nie, coś było łamane. Jakoś ta wiązka musiała iść od przewodów, ale nie ma żadnego uchwytu. Dziwne, bo zazwyczaj powinien być jakiś uchwyt, którym idzie na przykład taka wiązka. Więc to po prostu musi być tak. I tyle. No można oczywiście to trytytką przypiąć, żeby to tutaj nie latało. Mogę więcej tego kabla dać, ale okej. Dobra, może tak. No, tak to mniej więcej przytykuję. Dobra, chwycę to trytytką tu w koło, żeby to już mi nie latało i żebym mógł tutaj, z tym jest największy problem przewodem. Zaraz to tutaj jakoś, właśnie, to są tu, a tu idzie przewód w ten sposób. To jest lipa.
Tak, to jakoś Ford sobie wymyślił. Chyba chodziło, żeby ten kabel się trzymał pod tym. Dlatego jest taki wywijaz zrobiony. Chociaż nie, wywijaz jest po to, żeby wejść od góry do listwy. A może ktoś to już zmienił. I to tak nie powinno być. Okay. Teraz sobie odkręcę od reduktora ten przewód. Teraz taka uwaga, przewód przeważnie to jest 12. W takich normalnych samochodach to jest 12, ale lepiej się zwróćcie na to uwagę, co macie, no bo różnie może być. Na przewodach zawsze piszą na przykład tutaj FI 12, proszę bardzo. I jakbyście byli ciekawi, zobaczcie, jak się zaczął tutaj już przedzierać. W tym miejscu tutaj już się przedarł przez tą warstwę gumową i doszło do tego druta, który tam jest, bo to jest zbrojony wąż. Także bardzo niebezpieczna sytuacja. Słuchajcie, bo tędy płynie gaz, dla tych, którzy wiedzą, tędy płynie gaz do wtryskiwaczy, więc w razie przerwania to ten gaz po prostu by psikał dosłownie na rozgrzany silnik, albo jeszcze na alternator, który może iskrzyć. Także naprawdę, kurde, no niebezpieczna sytuacja i co prawda to wytrzymało parę lat, ale no generalnie raczej można powiedzieć, że gazownik prawie że chciał zabić właściciela w jakiejś perspektywie, dlatego wszystko trzeba po prostu sprawdzać. Wiadomo, że jak to jest nowe, to jest ok, no ale po iluś latach co jakiś czas trzeba weryfikować, więc jeżeli nawet sami nie chcecie się bawić w takie gazy albo tego, poproście swojego mechanika, do którego jeździcie samochody, żeby on po prostu tylko obejrzał. On nie musi być gazownikiem, ale wystarczy, żeby spojrzeć na przykład, czy właśnie coś jest nie tak, czy coś pękło i tak dalej, bo to każdy jest w stanie zobaczyć, albo sami po prostu nie bójcie się tego. Sami sobie zobaczcie, jak to działa. Ja tutaj, o, tutaj zaraz wam pokażę. Jak wspomniałem, reduktor znajduje się tutaj, a jeszcze. O, jesteśmy. Tu jest reduktor. Odkręcam wąż z wyjściem z reduktora na. Wpierw jest filtr fazy lotnej, a później na wtryskiwaczu. No dość jest, chyba na mały skok klucza, ale. Ale da radę. Jeszcze trochę tą opaskę tutaj muszę sobie poszerzyć. O, dobrze, że jest tutaj taka luka przy lampie. O, może z tej strony trochę więcej miałbym teraz, ale wcale nie ma więcej. Tutaj znowu sterownik przeszkadza. Nie, to jest najlepsze miejsce przy lampie. Po prostu trzeba sobie pomachać i tyle.
cały szumik obraca. Spróbujemy go podważyć. Tu już nie ma gazu, bo już wcześniej spuściłem. Także ten element, i teraz uwaga, ostrożnie, ten czujnik to jest droga rzecz, więc z tym ostrożnie trzeba. O, te kabelki też, zwróć uwagę, nie wyglądają najlepiej i one też swoje czas mają. Tu jest ten wężyk, który jest do ciśnienia, ale to myślę, że uda nam się, znaczy tutaj po prostu, to jest po prostu zwykłe wężyki podciśnieniowe, to nie ma jakiejś tam filozofii wielkiej, więc to jesteśmy w stanie nawet czymś zastąpić. Przy okazji oczywiście też wymienię filtr fazy ciekłej, żeby już było wszystko zrobione. Mam pomysł też, jak umocować filtr ten. Chciałbym, żeby to było tak tutaj, stąd i stąd szło do listwy wtryskowej. Taki mam plan. Zanabyłem też to taki jeden z tych uchwytów oryginalnych do listwy wtryskowej, ale oczywiście i tak to trzeba będzie jakoś tutaj zaadoptować i przerobić. Coś trzeba po prostu wykombinować, jak to się mówi. Więc przy okazji, jak mam to właśnie wszystko zdemontowane, to sobie wymienię filtr fazy ciekłej. Najpierw sobie odkręciłem. Pamiętajcie, żeby to robić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a najlepiej na dworze. Jeżeli będzie to w garażu, zróbcie przeciąg, jak tylko to jest możliwe. No i chyba tyle. Ja samą wymianę też pokazywałem kiedyś na kanale, więc widzimy się przy montażu. No i mam już wydobyty filtr fazy ciekłej. Ten emocjonujący moment pozostawiłem dla siebie. Słuchajcie, tak on wygląda. Może o. Słuchajcie, oceńcie sami, czy on ma 20 tysięcy, bo właściciel mówił, że tak co, nie wiem, 15 chyba 20 tysięcy jeździł na przeglądy, z tego co pamiętam. Powiem wam, że widziałem filtry po 15-20 tysiącach kilometrów, ale one tak nie wyglądały. Dla zwrócenia uwagi, o, tak wygląda nowy. Tak wygląda nowy filtr. To jest nowy, czysty filtr. A to jest filtr, który ma rzekomo, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów, maksymalnie, pewnie nawet nie ma, bo nie wiem, kiedy był ostatnio robiony przegląd, nie ma żadnej karteczki, nic takiego. A, także to sobie ściągniemy w ten sposób. Słuchajcie, moim zdaniem to on nie był wymieniany z 50 tysięcy kilometrów, jak nic w życiu. On jest taki już zassany, brązowawy i po prostu, chyba że po prostu jakiś bardzo brudny gaz był tankowany. To może też tłumaczyć drugą rzecz, tak? Może po prostu jakiś brzydki gaz był po prostu tankowany gdzieś na jakichś stacjach, które nie dbają za bardzo o czystość tego paliwa. W każdym razie oczywiście mam nowy, więc zakładamy nowencję. No i tu jakby filozofii nie ma, śruba 13, tu się tak nakłada, uszczeleczka i tyle. Więc tak, podkładka z elementem takim gumowym w środku, to wywalamy. W zestawie powinniśmy mieć ją nową i mamy. No, jest taka zatopiona. To jest takie trochę głupio zrobione, bo i tak ją musimy przestegować przez gwint śruby. Więc, ale delikatnie. Według mnie to powinno być trochę inaczej rozwiązane, no ale dobra. Mamy kierek, więc to niby nam tu uszczelnia, to nakładamy na to. Taką mieliśmy, więc bo żeby też zrozumieć, mamy tutaj jakby, zobaczcie, tą damy tu i ta przychodzi na to w ten sposób, tak to robimy i taki sobie zestaw odkładam w bezpieczne miejsce i teraz jeszcze, jak sobie byśmy się jeszcze przypatrzyli, zobaczcie, tutaj jest taka wtopiona już, gdzieś muszę to sobie, o, rękę tu włożyć, też uszczelka, ona jest też taka lekko brązowawa, jo, ale ona jest już, niech mi to powie, że to było wymienione, ale ona się wtopiła, kurczę, i dużo w ogóle to było takiego brudu, który musiałem się pozbyć, stąd wyciągnąć. O, jest. Udało mi się. Taka jeszcze uszczeleczka. I to jest w zestawie ta druga duża uszczelka.
takie miejsce, niby wszystko fajnie, niby jest dojście, ale kurde, powiem wam, żeby to tu wymienić, to trochę takie robota po omacku. Uszczelki są robione tak bose. Znaczy, to są po prostu ringi, które są jakoś tam niby dobrane. Dla niej nie ma znaczenia większego i według mnie, jakie firmy kupujecie, bo kupowałem różnych i jakoś według mnie to jest jeden producent, a tylko opakowanie jest inne. No. O-ring, dobra. Teraz ta mała uszczelka, którą sobie położyliśmy na fit, to nie ma opcji, prawda, żeby to włożyć, bo jak sobie to nawet, to nie ma takiego, rowka, po prostu jak sobie to weźmiemy, to nam się to ucieknie. Więc to musimy, ona dopiero jak później, jak się tak często wychodzi razem z filtrem, ten mały o-ring, tutaj co prawda no, słabo widać, bo też tak muszę, no lepiej, generalnie lepiej jak jest reduktor, wiecie, no czy reduktor, czy ten element zależy, no tutaj mamy zintegrowany filtr z reduktorem, a czasami codziennie, no lepiej jak to jest tak zrobione, że jakoś jest dojście, tak? No tutaj to trzeba tak to robić trochę po omacku. Okej. Okay. Może nawet na kamerze tego tak dobrze nie widać, ale naprawdę robię to, słuchajcie, po omacku. Teraz ten bakierek, ja to robię tak, że... I też, żeby wam to pokazać, to już w ogóle. O. No, taki jest to montaż. Potem też, jak jest taki właśnie efekt, w ten sposób jest zamontowany na przykład właśnie taki filtr, to potem dużo ludzi go nie wymienia, bo czasami jak tutaj reduktor to jest jeszcze w miarę dojście, tak? Ale jak czasami jest ten reduktor tak umiejscowiony, gdzieś ukryty i jest właśnie ze zintegrowanym, no to powodzenia. Okej. No dobra, to autor ma chyba jedna opcja, która tu jest. Dobrze, że w ogóle jest dojście, żeby to przykręcić. To już się tak mówię. Prawda, skok klucza mam o taki, jak widzicie. Mówię, jeżeli coś zasłania palcami, to z góry przepraszam. Ale po prostu, no sami widzicie, to jest po prostu takie kręcenie. Musiałem go chyba kręcić. O, wszystko mi teraz uciekło. No dobra, słuchajcie, w każdym razie przykręcamy to z wyczuciem, odpowiednią siłą, żeby było dokręcone. Oczywiście, kiedy to już wszystko uruchomię, to testerem sprawdzam wszystko na szczelność. Teraz to będzie tak, mam oczywiście nowy przewód, 12 rozmiar, który najpierw od tego króćca tutaj pójdzie, tutaj mniej więcej planuję założyć filtr gazu i stąd pójdzie do wtryskiwacza. Tu mamy nasze wtryskiwacze. One, przypominam, były tutaj mniej więcej tak. O, tak sobie tutaj romantycznie dyndały. To jest jakby rzecz, no tu jest jeszcze przewody, więc chcę to w ogóle jakoś inaczej
poprowadzić. Teraz ja chcę zrobić inaczej, czyli nie iść tutaj w koło i zrobić takie coś, bo według mnie to jest bez sensu, po cholerę tyle kabla wyprowadzić w cudzysłowie, tylko chcę stąd pójść w tą stronę, żeby gaz wlatał po prostu w tą stronę. Pierwszą rzecz oczywiście będzie krótki, tak jak tutaj podobnie zresztą było, krótki przewód, który poprowadzi do filtra i od filtra dopiero stąd pójdzie do wtryskiwaczy, ale jeszcze po drodze muszę zmieścić oczywiście ten czujnik ciśnienia. Także z jednej strony ktoś może powiedzieć, a ile czasu to wszystko tutaj się pieprzysz, jak to przecież tylko wymiana wężyków. No tak, to można było tak zrobić, ale jakoś chcę to zrobić bardziej rozsądnie. Według mnie, zobaczcie jaki to jest drugi długi wąż, który idzie niepotrzebnie i on po prostu gdzieś tu się obciera, bo rzeczywiście dlatego chcę to wszystko troszkę inaczej poprowadzić. Rozkręcam tu sobie, wszystko już rozkręciłem. Stare węże i tutaj te elementy są mi niepotrzebne, przede wszystkim jest mi potrzebny tutaj o ten element od czujnika, jeszcze muszę zobaczyć, no już opaska niby rozpięta, ale to swoje lata tutaj tkwiło. Więc przyłożyłem sobie mniej więcej jak wstępnie, gdzie będą wtryskiwacze. Chciałbym, żeby były tu. Będą w pozycji leżącej, bo tutaj się już nie da po prostu nic zrobić, żeby je zainstalować w pozycji takiej lub też, o, może bardziej one, chyba takie musiały być, na przykład załóżmy, o, tak by musiały być. Wtedy by wychodziły w dół, musiały być w ten sposób. One po prostu, no nie ma jak tu przełożyć, gdyby to zostało inaczej zrobione, no tak to po prostu, no nie chcę robić, kurde, wiecie, też taki zawias, tutaj i tak są długie te wężyki. Ale te wężyki moje, jak miały aż tak długie, aż tak wielkiego, to chyba znaczenia nie ma. Dlatego no, zrobimy to tak jak było. Dopuszczalny jest ten kąt 90 stopni, jest dopuszczalny. Dobrze jak on nie jest, chociaż troszeczkę jest mniejszy. Natomiast no, chciałbym, żeby przewód gazowy nie szedł, kurde, tutaj wokół tego. O, tutaj mam jeszcze... O, to, tak to będzie wyglądać. Tu, tylko chciałbym, żeby wszedł tu. To jest raz. Przyłożyłem sobie tę puszkę filtra powietrza, przychwyciłem, żeby mniej więcej widzieć, jakie to jest pozycji. No taka to jest niefortunna konstrukcja, dlatego będę musiał tutaj zrobić jakiś uchwyt. To już po prostu coś wymyślę. Tutaj widzę, że jest, o, śrubka jakaś nazwana, tutaj są śrubki, kurczę, może coś znajdę, może coś wykombinuję. Natomiast pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to zamienić wlot. O, ten wlot i ten. To ze sobą zamienimy. Tu nie ma jakby filozofii. To jest zamienne. Chociaż widzę, że brud jest, ale jakby serwis wtryskiwaczy to zobaczę później, jeżeli będę samochodem się przejadę, będę patrzył, bo no, było bardzo dużo, jak widzieliście, bardzo dużo brudu było w filtrze. Mnóstwo syfu było też w tym gnieździe po filtrze, także na razie tylko wstępnie sobie to po prostu tak montuję, żeby po prostu zrobić to, o, montaż do końca. Natomiast w razie czego można te o-ringi, to są po prostu zwykłe o-ringi uszczelniające. Tutaj jakby, no nie ma filozofii, tu jest po prostu zwykły o-ring. Tutaj też jest zwykły o-ring, też jest po prostu brudne gniazdo. I to jest naprawdę brudne gniazdo. O, i tak to jest, widzicie, według mnie wtryskiwacze to pewnie mogą być najbardziej do wymiany. Albo nie do czyszczenia. Ale mówię, na razie montujemy, jak się przejdziemy, zobaczymy. Żeby ten o-ring wszedł w swoje gniazdo. I jest ok. O, i tak to będzie zainstalowane. Tutaj, tak by mogły być te wtryskiwacze. Co myślę, żeby one tutaj... Tu gdzieś mógłby być, jakby tu zrobić jakieś mocowanie. Bo lista wtryskowa tu ma, od dołu ma takie mocowanie. O, tu są śrubki. Miejsca, gdzie można wkręcić może takie śrubki. Są takie zderzaki. O, jeden, drugi. O, tego nie mogę wykręcić.
To jest taki oryginalny uchwyt, który jest sprzedawany przez producenta. Można go sobie, o, widzicie, on pasuje w te, tak, czy tak, no jak to tam wypada. Coś takiego będziemy, użyjemy. Kable to jest rzecz wtórna. One mogą mieć nawet tutaj na wierzchu, no ja myślę, że będzie lepiej niż one. Będą widoczne, owszem, no ale jest widoczne, bo to jest instalacja gazowa, ale po co one mają być niby co? Ładne były, jak one były pod tym ukryte, ale były, zobaczcie, jak były to przykliszczone. Chyba że tutaj zrobimy na tyle miejsca, że mi się to zmieści. Jeszcze to zobaczę. Być może to zrobimy tak, być może zrobię to u góry i wtedy może tu jakiś po prostu uchwyt się zrobi. No i tyle. Fit powietrza oczywiście muszę dzisiaj kupić. Natomiast no, w takim miejscu będą zainstalowane wtryskiwacze. O. Uwaga, słuchajcie, węże tniemy. Węże tniemy, nie robimy tego, o, na przykład jakimiś obcinaczkami, dlatego że po prostu je zmiażdżymy i to w ogóle tak, takie brzydkie jest takie pieczęcie, także musimy po prostu to pociachać. Mam tutaj też już nowy filterek. Poliestrowy, zawsze zakładam poliestrowe, ponoć są lepsze. Od takich zwykłych papierowych, różnica w cenie jest chyba 50 groszy. W tej chwili coś takiego, jak dobrze poszukacie na Allegro. I ma on zawsze zaznaczoną strzałeczkę w kierunku przepływu. Można też sobie zapisać przebieg, przy jakim żeśmy go wymieniali, żeby było wiadomo, kiedy był zmieniany. W starym niestety nie było napisane. Ma. Nie, nikt nie zapisał. Ile tam było? To co mówię, jest nieważne, zobaczcie. Tu jest niby zamel, tu jest od Jacusia, to jest identyczny filtr, wszystko jest takie samo. Tylko tu był... Tu mam poliestrowy. To był chyba zwykły. No nieważne. Też zwykły wyjeździć, to już nam nie o to chodzi. Żeby też było jasne, jak tutaj pokazywałem wam to UFO, to niestety nie jest tak, że tutaj jest miejsce, tylko to UFO jest tak zbudowane niefortunnie, że zobaczcie, tu mamy umocowania tych dwóch śrub, o, tu, wkrętów, i tu jest jeszcze taki plastik, który wystaje, i zobaczcie, tu nawet są odciśnięte ślady po tych przewodach, także to za bardzo dociskało.
i dlatego też chcę to podnieść, żeby tu było troszeczkę wyżej. To jest elastyczne, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Drugą rzeczą jest to, że też co to chyba dziś w ogóle trochę podejrzałem, właśnie zastanawiałem, jak to montują gazownicy i widziałem, ktoś po prostu dał tą listwę o to. To, cyk, tak i na wkręty. Też ciężko jest, nie można na przykład, tak myślałem wpierw, żeby dać tutaj jakiś wspornik, do którego bym to przymocował, ale nie da rady, bo po prostu charakter tej puszki, kształt jest taki, więc no trzeba będzie to dać od góry, ale dam to od góry mocowane do tego, za pomocą tego. Tutaj mamy, tutaj jest odlany kawałki plastiku są, to jest dosyć mocne, to nie ma oczywiście połączenia w żaden sposób z kolektorem, dlatego chcę to przegwintować na nieco większy otwór. Zrobię tutaj otwór na śrubę szóstkę. O, co, od dawno nieużywany chyba gwintownik, bo coś się tutaj zatarło. Przegwintuję te otwory na śrubę szóstki. I teraz po przegwintowaniu, jak mi to się uda, będę na tyle sprytny, żeby to zrobić. Tutaj dam, wtedy będę mógł kręcić śruby szóstki i będę mógł zrobić sobie dystans. Zobaczę ile, może na przykład na grubość jednej nakrętki wystarczy, może będzie więcej. Myślę, że jakby tak uzyskać chociaż pół centymetra, to już byłoby naprawdę dużo. Centymetr byłoby, wydaje mi się, idealnie, a później od góry tu będzie przykręcane w ten sposób. Także nawet w przyszłości, jakby ktoś chciał coś robić, wymieniać, no filtr powietrza, bo to jest dojście do filtru powietrza, bo trzeba tą puszkę ściągnąć, żeby dojść do filtru powietrza, bo jest ono do dołu przykręcane, taki pomysł Forda. No to nie będzie jakiś problem, po prostu no kilka śrub więcej, ale myślę, że będzie to trwałe. Także ja się biorę do gwintowania. No i tak to wygląda. Kurczę, żeby to wszystko jeszcze złożyć. Jak widzieliście, nagwintowałem. Kręciłem tutaj spręta, szóstki, zrobiłem takie po prostu nagwintowane śruby. Bez łebka. Tu dałem podkładkę 8, na to szóstką dokręciłem, że mniej więcej centymetr zyskałem, co pozwoli mi tutaj zrobić miejsce dla tych przewodów gazowych. Tu jest zapas, jeżeli chodzi o ten filtr powietrza, dlatego że maska, o, ona idzie aż tak. Także myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu. Nakładanie może nie będzie aż tak wygodne jak w przypadku tego oryginalnego rozwiązania. No dobrze, ja to sobie to przynitowałem. Może nie wygląda tak rewelacyjnie, ale według mnie źle też nie wygląda. Opcją właściwie drugą byłoby tylko to przyspawać, ale nie chcę spawać, bo to jednak jest ocynkowana blacha, to raz, a dwa, że to bym, no to bym przetopił to wszystko, bo to taką blaszkę to się tak spawa, wiecie, też średnio. Te przewody od gazu. Te małe dokręciłem. Odma założona, tu założona, paska tu założona. Teraz wszystkie przewody od gazu trzeba podokręcać. Wygląda efekt końcowy, wszystko mam poskręcane. Słuchajcie, tu jeszcze była taka ta rura od odkurzacza włożona, połamała mi się po prostu. Może coś znajdę, bo oryginalnie to taka powinna być taki plastik i on praktycznie we wszystkich Fiestach czy tych innych pogodnych, to widziałem, to jest wyłamane, dlatego że po prostu to
No jak się wymienia filtr powietrza, cokolwiek co robi coś, żeby tutaj ściągnąć, to trzeba to zdemontować. Rybko to jest po prostu z plastiku, tak głupio zrobione. Tutaj się wyłamuje, szkoda gadać. Wszędzie jeszcze sobie sprawdzę, czy mam przykręcone prawidłowo opaski. Oczywiście, kiedy już odpalę i przełączy się auto na gaz, to testerem warto się zaopatrzyć. Wiecie, taki spray po prostu, gdzie się sprawdza, czy coś gdzieś gaz nie ucieka. Tu na tych małych raczej nie ma szans, bo to nawet jak mówię, jakbyście nie dali opasek, to i tak jest tak, to tak ciasno wchodzi, że powinno być ok. Więc ja uważam, że to jest wszystko skończone. Idę odkręcić butlę z tyłu. No i odpalam auto. No ale oczywiście muszę pierw wszystko tutaj posprzątać. No i jak możecie usłyszeć, pracuję już na gazie. Słychać pracujące wtryskiwacze, silnik trochę się rozgrzał. Silnik, no co już, ma 300 tysięcy, więc tak wiecie, tak jak już chodzi, bo chodzi, słychać już układ rozrządu, wałki gdzieś już, no nie jest może to super, no ale ma swoje przejechane, tak? I teraz oczywiście trzeba sprawdzić, czy gdzieś coś nie ucieka. Jeżeli będą jakieś bąbelki, no to coś trzeba tutaj po prostu by dociągnąć. Ale myślę, że widzę, że wszystko jest szczelne. Wszystko jest szczelne i to jest najważniejsze. No dobrze, ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Myślę, że taka uniwersalna porada, nauka, jeżeli nawet nie samemu, chociaż można tu rzeczy wiele zrobić samemu, jeżeli ma się do tego oczywiście jakieś warunki, trochę smykałki, albo po prostu zwrócić swojemu mechanikowi uwagę na takie ważne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa rzeczy.